Byśmy zakochali się w prawdzie o Tobie, i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Słuchajcie, dzisiaj jest niedziela. Wyjątkowa niedziela. Dlaczego? Niedziela chrztu. Niedziela chrztu Jezusa. A gdzie Pan Jezus wziął chrzest? Jordan. W rzece Jordan, tak. Dlatego ja chciałam z Wami porozmawiać o tym, co to jest chrzest i co się dzieje podczas Chrztu Świętego. A wiecie tak w ogóle, że ta niedziela Chrztu Pana Jezusa kończy okres bożonarodzeniowy w liturgii? Tak naprawdę już okres bożonarodzeniowy kończy się dzisiaj właśnie z Chrztem Pana Jezusa. Dobrze, więc żeby zrozumieć, co się dzieje podczas Chrztu Świętego, musimy wrócić do światłości. Pamiętacie naszą lekcję o światłości? Mówiliśmy, że ludzie czekali bardzo, bardzo długo na przyjście światłości i że prorok Izajasz ją zapowiedział. Pamiętacie może ten cytat, o którym mówiliśmy? Naród kroczący w ciemności ujrzał światło świetne. No, to był niesamowity cytat. Więc kiedy pojawiła się ta światłość na świecie? Nie. No kiedy przyszedł? No. Narodził. No jak się narodził Pan Jezus? No tuż na choinkę. Teraz, w Boże Narodzenie przecież mówiliśmy o tej światłości. Pan Jezus przyszedł na świat. I rozbłysło światło dla wszystkich. Przyszła światłość. Światłość, która pozwala nam być też dziećmi Bożymi. Tak? Jezus, który przyszedł na świat. Pamiętacie, co powiedział dobry pasterz? Że on musi co zrobić? Umrzeć. Że pasterz zginie za swoje owce, żeby one miały życie wieczne, tak? Więc pasterz, co zrobił Gabiś? Oddał się. Owieczkę. Uratował. Ale potem też oddał życie za te owieczki, żeby one mogły żyć na wieczność z Bogiem. Uwaga, Pan Jezus z Tobą. Dobrze. Pan Jezus żył, przyniósł światłość, ale ta światłość na chwileczkę znikła. Ogarnęła ją ciemność. Wiecie kiedy? Kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu. To światło na chwilę zgasło. Śmierć nie wygrała. Wiecie dlaczego? Jezus zmartwychwstał. Dokładnie wtedy Pan Jezus zmartwychwstał i to światło zapłonęło. I zapłonęło tak, że już nigdy nie zgaśnie. Żadne zło nie jest w stanie zgasić tego światła.
wiecie, kiedy ludzie przyjmują to światło? Nie. Ja przyjęłam podczas chrztu świętego. Ja przyjęłam to światło podczas mojego chrztu świętego. Aurelka przyjęła światło Pana Jezusa, tak? I ja. Tak, podczas chrztu świętego, swojego chrztu. Potem się urodził Gabryś i też został bardzo szybko ochrzczony i przyjął światło Pana Jezusa. Lucyjka też przyjęła światło Pana Jezusa. I teraz nie dotykamy. Wiecie, czym jest to światło w nas? Nie. Jezus? To jest Jezus. Jest cała Trójca Święta. To jest ta moc zmartwychwstania, która daje nam siłę. Jeszcze coś chcę Wam pokazać. Podczas chrztu świętego każdy z Was dostał coś takiego. Co to jest? Gdzie ja jest? Gdzie jest podpisana Aurelka? Co to jest? Szatka. Dobrze, tak jak pokazaliśmy się, szatka. Biała szatka. To jest szatka Aurelki. Jest napisane Chrzest Święty Aurelki, 15 sierpnia. Gabriel Maria, proszę bardzo. Ja mam złoty. 28 czerwca. A ty nie masz. I Lucja Maria, proszę, 22 stycznia, niedługo będziesz miała trzecią rocznicę chrztu. Wiecie, co oznaczają te szatki? Są lśniąco białe, czyściutkie i otrzymuje je dziecko, które przyjęło właśnie chrzest. Na znak czego? Światła. Światła, które przyjęło, oczyszczenia. Tak. Oczyszczenia z grzechu pierworodnego. Jest tak czysty, jak najbielsza szata, jaką tylko możemy sobie wyobrazić. Skoro dostaliśmy takie dary, jak światło Jezusa podczas chrztu, jak biała szatka, że zostaliśmy dziećmi Bożymi, to za co teraz podziękujemy naszemu Jezusowi Królowi? Że jest naszym światłem. Dziękujemy Ci, Panie Jezu, że jesteś naszym światłem. Dziękujemy Ci. Stałeś się dzieckiem Bożym. Dzieckiem Bożym. Synem kogo? Boga. Synem Boga, czyli synem króla. Króla, królów, czyli też jesteś. Masz królewską krew. Dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, Panie Jezu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Uwaga! 3, 2, 1, 0! Podobało, to dajcie łapki w górę i subskrypcję. Pa, pa.